chcę pokazać w swoich książkach z jednej strony, jak powstają takie farmy celebrytów. Pokazuję, jak łatwo jest oszukać kogoś na uczuciach. Pionki na tej szachownicy nie mają świadomości, że są pionkami i że nimi się rozgrywa. Pokazuję te osoby, które świadomie wchodzą w to, płacą swoim ciałem. Hoduje się osoby do prac seksualnych w taki prosty sposób. Robi się z niej modelkę. Chciałabym jednak, pisząc moją najnowszą książkę, żeby matki tych dziewczyn miały świadomość, że bycie utrzymanką zamożnego, dużo starszego mężczyzny niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje i jest to również rodzaj pewnej prostytucji.